Tak? Tak, dostałem, tak. Ja też dostałem. Wiesz, maszynkę. To wnosi? No i chwila. Najpierw Krzyśku fartu. Pochowy, tylko tu na środek, tak, żebym ja mógł troszeczkę pilnować. Każdej z tego wypuścisz mnie. Idziesz też? Inna rzecz. Tak, tak. To na razie, cześć wam. Na razie. No. Masz świnkę? Tutaj jest na rzepy. Tu jest świnie. Dobrze? No. Dobra. Jest maszynkę? Czekaj, czekaj, jeszcze poprawię. No, ty będziesz to tak, żeby dobrze było. Tak jest. A tu wiado będzie zawiewać trochę. To nie. Dobra. O, jak się oprzesz? Oprzyj się, Krzysztof. Nie. Tam bo to... będzie zawiewać tobie. O, o taka. Mi też lepiej będzie. Dobra. No. Dobra. Bierz maszynkę. Dobra. Jadzie. Jedź. Może lusterko tutaj przynieś? Nie. Trzeba. No. Jedź. Jedź maszynką. Długie już włosy, Krzysiek, masz, widzisz? Tak. Ciężko ścinać. Obetniesz. A no obetnę, no. Tylko trochę czasu zejdzie. No i wiele czasu. Wiesz. No. Schodzi. Wiesz. Dobra. Będziemy tu. Ta za słaba na ciebie. Czekaj, ja wezmę drugą. Tą co Daśku się strzyga. Mocniejszą. Tutaj widzę, że... Chociaż może tobie trochę dłuższe włosy zostawić, bo tak... Ładnie. Byś nie wyglądał jak pod kosiarę byś wpadł od razu. Jak z wojska byś wyszedł. Szysz. No. A gdzie ten? Poszli. Ten pojechał rowerem to robić ten zamek, a Jacek do domu samochodem pojechał. Odjeżdża teraz. A ty poczekasz? No ja tak, no bo przecież jedziemy na to spotkanie, nie? No. Szysz. Co może tak zostawić, jak ty, Adaś, myślisz? Po mojemu, no na tyle będzie dobre. Nie. Jeszcze. Na trójkę. Na trójkę to będziesz jak łysy, kurna, wyglądać. Na trójkę, jak... ja na trójkę się na trójkę. No to i lecimy zaraz na trójkę, no. Dobra. Dobra. To robimy zamianę. Ale nie, czekaj, jeszcze nie skończyłeś z tamtej strony jeszcze. Nie, ale to jak on mówi na trójkę, bo ja mu chciałem dłuższe włosy zostawić, ale na trójkę to jedziemy na trójkę od razu, no. Trójeczkę. Ja na trójkę. Jak Krzysiek chce na trójkę, to będzie na trójkę. Na trójkę, tak? Czekaj, najlepiej w ogóle, bo ta maszynka ma problemy z tym. Moim zdaniem on lepiej wygląda z dłuższymi, ale wiesz, jak chce nie, na trójkę, to... na trójkę. Ja na trójkę szczerze się. Zachodzę do fryzjerki. Fryzjerka pyta się, na jakie? Na komisariat na trójkę. No. Z tyłu obecnie. Tak, zaczynam od przodu, no. Jedziemy teraz od tyłu. No to Krzysiek, schyl głowę trochę. O tak o. Mus. No. Żeby ucha nie uciąć. No, będę bez ucha. Czekaj, schylaj, bo na karku teraz jadę. Robię. I to gdzie będzie? W nocie. Naprzeciwko sądu. O kurczę, podgolić ci zapomniałem. Dawaj, zaraz ci maszynką też podgolimy. Tylko skończymy głowę. Musisz luterko przynieść. Adam, idź luterko. Z łazienki przyniesiesz, Adam, lusterko?
razie. Adam, zobacz czy pralka pierze. No. Czekaj, bo ja z tej strony słabo jeszcze tutaj nie przekręcił. Dobra, 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 dobra. O! Albo jak się przekręcisz, to będzie bardzo dobrze. No dobra. No, tu za uszami jeszcze. No. Chciałby trochę. Z boku. To zostało i z tyłu jeszcze. To lusterko? Takie okrągłe. Nie, kwadratowe. Kwadratowe? Skręci. Dobra. O, to teraz tak też może być. Tak? I dawaj jeszcze. Brodę, Krzychu. Nie, 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 ja brodę sam pójdę. Ale to trójeczką, ja ci przejadę, będzie szybciej. Na początek. Czekaj. Tylko tak przechyl głowy. Ale wąsa masz zostawić. Nie, wszystko zostaje, broda, wąsa. Wąs niech będzie. Przestrzyżone będą właśnie. Ja się strzygę zawsze maszynką brodę. Ja też. No. Barberem zostanę. Czekaj. Tutaj jeszcze trochę. Dobra, to broda już spoko. Wąsa trochę? Nie. Wąs ma być. Wąs jak Piłsudski. No. Daj może ci. Ten. Czekaj. Daj. Masz, włączona. No, lusterka. Weź, która godzina jest? Na całkiem? Na całkiem. Dobra. O, tak jest na całkiem. Tylko to bez cieniowania już wtedy na łyso lecisz, nie? No. No, za 5 minut już. Czekaj, rozładowała się? Ja drugą jeszcze mam. No, rozładowała się. Dam Adam, idź moją maszynkę. A ja nie wiem, Rafał. Łazience. Ale Rafał, w której szafce? Chodź. Ja nie wiem. Na szafce leży. Na szafce leży. Jak on mnie przyniesie, to zaraz ja ci dam. Dobrze? Jeszcze dobrze. Się poprawi, nie? Dobrze. No. Pewnie, że dobrze. Szybko jeździć, nie trzeba chodzić. Idź na szafce, idźcie. No. Łazience. Łazience. Masz, Adam? Masz? Tak. Czynne? Tak, działa. Nasadka taka była, ale to bez nasadki, nie? Do ucha takie coś, że włosy. Ty rób, ja będę robić tobie w uchu. Lepiej słyszeć będziesz krzyku. Dobra, z drugiej strony. Na razie nie rusz. Tam nie ruszać? Nie, rusz. No. Odłączyłeś od prądu, nie? Tak. Dobra.
No to się strzepie. Co? To strzepie się. No, jest dobrze. Tak, coś leciało. Może ten, bąk albo osa, no. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, Krzychu. Jedzie. Trzeba jechać nam już, bo się spóźnimy. Rafał, cyknę ci. Nie, zaraz. Niech leci. A zdjęcie sobie potem będzie można z nim, czy nie? Tak, potem jest takie czas, że sobie robią wszystkie zdjęcia. Czekaj. To czekaj. Jeszcze ja tylko zerknę, bo tu z tyłu muszę cię jeszcze w jednym miejscu poprawić. I szczęść Boże trzeba się mówić. Krzysiek, jemu dzień dobry, nie mówisz się tylko szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże jemu się mówi. Tak jest. Dobra. Jest dobrze. Czekaj, jeszcze tylko... No tu coś mi z tyłu zostało. No. Dobra. Weź za uchem. Tak właśnie. Za uchem. Poczekaj, ja ściągnę w ogóle. I tak zrobię ci tak zwane brzegi fryzury. No, dobra. O. I z tej strony. Dobra, jest chyba dobrze, Krzysiek. Muszę spodnie zmienić. No. To zmienię spodnie, czekaj jeszcze, ściągam ci tam pelerynkę, wyczepię. To moja maszyna. Oj! Działa. No ładować też trzeba będzie. Wiesz. Adam, weź. Pozanoś. To właśnie i podłącz. Lepiej, nie? Ła! Na głowie lżej. Weź krzesło normalnie postaw. Mhm. To coś postawić gdzieś? Tu? Tam. Tak na razie postawię. O, a tu krzesło. No, poszedł do tego. Ten pan się nie przewróci. Dobra. Jedziemy. No, Krzysiek jeszcze spodnie jeszcze zmienia, wytrzepie się. Wytrzepię muszę. Fartuch fartuchem, ale na spodnie poleciało, bo fartuch koszulkę no tylko osłania. No, to nic. No. Dobra. No dobra, to my czekamy, Krzysiek, czy pomóc ci? Pomóc? No. Czekaj. No, tak.
Może Krzyk tą kulachę tą taką ładną, ozdobną weźmiesz, co? Nie. Nie? Na pokaz może wziąć. Na pokaz. Nie, nie. Jeszcze zabiorę. Rafał, pyknąć ci? Tak, teraz tak.